Świadomość społeczna POHP, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, jest bardzo mała. Dość powiedzieć, że skrót POHP jest w stanie poprawnie odcyfrować mniej więcej 3-5% Polaków. To już dowodzi tego, że choroba jest nieuświadomiona i większość z nas nie wie, że taka choroba w ogóle istnieje. A nawet jeżeli wie, że coś takiego istnieje, to nie zdaje sobie sprawy ze skutków zdrowotnych, jakie ona ze sobą niesie. Jak wielu Polaków choruje? Tego dokładnie nie wiadomo, ale prawdopodobnie liczba ta wynosi około 2 miliony, spośród których zaledwie 500 000 ma postawione rozpoznanie. Zaledwie 1/4, chcę to podkreślić, ma rozpoznanie POHP. POHP jest mało znaną chorobą, świadomie wskazuje na nią około 12% ankietowanych. Osoby ankietowane stwierdziły w 42%, że wiedzą, co oznacza skrót POHP. A więc cała reszta nie wiedziała nawet, co oznacza skrót POHP i nie wiedziała, że on istnieje. Wśród tych osób, które zadeklarowały znajomość skrótu POHP, około 2/3 z nich rozwinęło skrót poprawnie, a więc wiedziało, że POHP to przewlekła obturacyjna choroba płuc. Myślę, że bardzo ważną informacją z tej ankiety jest informacja, że zaledwie około 6% ankietowanych wiązało POHP z paleniem papierosów. Aczkolwiek prawie połowa wiedziała, czy uważała, że można tej chorobie zapobiegać poprzez niepalenie papierosów i wiedziała, że palenie papierosów jest jedną z głównych przyczyn POHP, co jest zgodne z prawdą. Natomiast bardzo niepokojące jest to, że prewencja tej choroby nie jest, czy sposoby prewencji tej choroby niestety nie jest znana blisko połowie ankietowanych, albo nie wiedzą, że można zapobiegać tej chorobie, czyli nie palić bądź rzucić palenie, albo nie mają, że tak powiem, pomysłu, jak tej chorobie zapobiegać, aczkolwiek zdają sobie sprawę z tego, że są jakieś sposoby, które tej chorobie mogą zapobiegać. Jednym z istotnych sposobów zapobiegania tej chorobie wskazuje około 20 kilku procent dbałość o czystość powietrza, którym oddychamy.